Miesiącach Sobora, kłaniam się Państwu. Jest poniedziałek, 25 lipca. No, 21, a nie, to już dwie, przepraszam, 22 minuty. Po godzinie 21. Tak się porobiło. +7 964 253 507 964 253. Zawsze z takim ściśniętym gardłem, tak szczerze między nami mówiąc, słucham tego, co mówi pan profesor Grochmalski na temat tej Ukrainy. No ale ważne rzeczy mówi. Więc jeżeli ktoś dzisiaj nie słyszał, co powiedział, to bardzo, bardzo polecam zawieszone na YouTubie nagranie programu W Punkt Katarzyny Gójskiej i rozmowę z panem profesorem Grochmalskim na temat Ukrainy. Gdzie był pan prezes, to za chwilę będziemy rozmawiali w ten weekend. Ja byłem na południu Polski. Bardzo przyjemne spotkanie odbyłem z panem Jankiem, między innymi z jego synem Grzesiem. Serdecznie był panów pozdrawiam. Za krótko było. Za krótko było, ale było mi bardzo miło i naprawdę z całego serca uprzejmie dziękuję serdecznie. Serdecznie pozdrawiam. No właśnie, mnie nic złego nie spotkało, no ależ ja nie byłem tam, gdzie był prezes Jarosław. W weekend prezes Prawa i Sprawiedliwości w ramach objazdu Polski przez najważniejszych polityków PiSu odwiedził Gniezno i Kórnik w województwie wielkopolskim. Jak donoszą lokalne media, podczas spotkania przeciwnicy partii rządzącej mieli zastraszać i wyzywać zwolenników PiS. Miało dojść do oplucia kilku osób. Dziennikarz Maciej Stańczak pokazał na Twitterze nagranie z Gniezna z niedzieli 24 lipca, na którym widać, jak mężczyzna rzuca kamieniami w samochód, którym jedzie prezes Prawa i Sprawiedliwości. Do tego incydentu doszło, kiedy kolumna samochodów z prezesem opuszczała Gniezno. Na filmie słychać też, jak drugi mężczyzna zachęca agresora do rzucania tymi kamieniami. A na końcu filmu ten mężczyzna, który rzuca i trafia, krzyczy. Co on krzyczy? No on krzyczy 8 gwiazdek. To państwo wiedzą co, ja nie mogę powiedzieć, bo jesteśmy przed 22. Serwis TVP Info zlikwidować podaje, że na miejscu interweniowała policja, a pan redaktor Maciej Stańczyk ten film, którego nie pokażemy. Nie pokażemy, bo nie będziemy promowali tej agresji. Po co? Podpisał tak ten film. Kamieniami wjadący samochód z Jarosławem Kaczyńskim, Gniezno 24 lipca 2022 roku. Hitler też miał takie bojówki. Te agresywne wydarzenia skomentował dzisiaj między innymi, bo to wiele komentarzy było, między innymi skomentował te wydarzenia wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Powiedział, że mamy do czynienia z bardzo niebezpiecznym zjawiskiem. Podkreślił, że ataki, do których doszło w Kórniku, były wymierzone w zwykłych ludzi, a nie tylko w polityków. My jako politycy musimy być przyzwyczajeni do tego, że pewne emocje mogą czasami w naszym kierunku być ostrzejsze. Może w ten sposób ktoś wyrażać swoje poglądy polityczne. Dopóki się to mieści w granicach prawa, to jest to jeszcze akceptowalne. Natomiast mieliśmy też do czynienia z atakiem na ludzi, którzy przyszli na spotkanie z prezesem Kaczyńskim, na spotkanie zwolenników PiS. Z atakiem na ludzi, którzy po prostu chcieli przyjść na to spotkanie. Ci ludzie byli atakowani w sposób bardzo agresywny, tak mówił w Radiu 24. Uważa Jabłoński, że celem takiego działania jest zastraszanie ludzi, którzy chcą spotkać się z politykami z partii, którą wspierają. Takie sytuacje nigdy nie powinny mieć miejsca. Takie incydenty to zjawisko, które ma na celu destabilizować sytuację polityczną w Polsce. Mieliśmy do czynienia z bardzo różnymi działaniami tego rodzaju inspirowanymi przez Federację Rosyjską w wielu państwach, nawet w USA w 2000 roku, tak powiedział wiceszef naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. No właśnie, no atakowani są już nie tylko politycy PiSu, ale naprawdę absolutnie cywilni ludzie, którzy po prostu chcą przyjść na takie spotkanie. Proszę państwa, no to jest tak, że ta spirala nienawiści i agresji rozkręcana przez Chyrzego Roya, no tak właśnie wygląda. Ponieważ dla mnie szklanka jest zawsze do połowy pełna, no to ja będę mówił o osiągnięciach.
nie będę się skupiał na tej agresji, tylko powiem o osiągnięciach, dlatego że takie spotkanie z politykami, to one bardzo różnie mogą wyglądać. A jeżeli chodzi o te osiągnięcia, o których wspomniałem, bardzo trudno jest nakręcić śmieszną komedię. To Państwo wiedzą, bo wszyscy oglądamy te różne komedie i niektóre nas naprawdę nie śmieszą. Bardzo trudno jest nakręcić taką komedię, na której ludzie by się śmiali. Trudno jest w ogóle wywoływać śmiechu ludzi, szczególnie w tak trudnych czasach. Ale są tacy, którzy to potrafią zrobić. Są tacy, którym się to udaje. Doceniajmy to. Na przykład pan europoseł PiS, były minister Bartosz Arłukowicz. On się spotkał z, jakby to powiedzieć, absolutnie przypadkowymi, co będzie widać na tym filmie, uczestnikami takiego politycznego wiecu. I powiem szczerze, że naprawdę niezależnie od jakichkolwiek poglądów politycznych, bo to nie o to chodzi, było bardzo zabawnie i bardzo wesoło. Proszę Państwa, ja się obśmiałem do łez. I naprawdę nie ma znaczenia, że Arłukowicz to jest platforma. Tutaj chodzi o to, że tam jest pokazana odwieczna walka człowieka, bezradnego człowieka, tak to powiedzmy, z materią, no. I porażka tego człowieka. Uwaga, telekino. Pokażcie, jak wyglądało spotkanie pana europosła Platformy Obywatelskiej Bartosza Arłukowicza z przypadkowymi uczestnikami politycznego wiecu zorganizowanego przez Platformę. Bardzo proszę. Ja przyjechałem do Turowa, żeby was podnieść na duchu po tym, co zrobił premier. Przyszło bardzo dużo ludzi jak na taką niewielką miejscowość, ale nie przyszli wszyscy. I tak naprawdę problemem są ci, którzy nie przyszli na to spotkanie. Was jest bardzo dużo. To macie robotę do wykonania. Ja wam zostawiam zadanie domowe. Ja mam do pani pytanie. Jak ma na imię pani sąsiadka? Halina. A jest Halina z nami tu? Nie. Pójdzie pani do Haliny i powie pani, że spotkanie było okej, że warto było? Jestem ze Szczecinka. Pani ze Szczecinka. To szukam kolejnej. Ale w Szczecinku też trzeba przekonać. Tu, dziewczyny. Jak ma na imię pani sąsiadka? A ja też jestem ze Szczecina. Ja nie jestem ze Szczecinka, ale podejrzewam, że na następnym spotkaniu to już Arłukowicz taki wyrywny z tym pytaniem akurat nie będzie, bo może się okazać, że tamci na tym następnym spotkaniu też są skądś przywiezieni. Ale fajne było to, jak mówił, że jest was tutaj bardzo dużo. Przecież jest was bardzo dużo, prawda? Proszę Państwa, no tak się składa, przypadkowo absolutnie, że dzisiaj to chyba będziemy rozmawiali wyłącznie o rozmaitych aferach totalnej opozycji. Przy czym akurat ta, o której będę mówił teraz, to ona u mnie żadnego uśmiechu nie wywołuje, bo jest naprawdę obrzydliwa. Jak się okazuje, skandal pracy za seks w tym gorzowskim wardzie może nie być pojedynczym zjawiskiem. Word to jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Nowe informacje w tej sprawie wskazują, że zjawisko to dotyczy również innych placówek samorządowych, czyli oprócz tego, że są zyski polityczne czy też finansowe z uczestnictwa w platformie, to jeszcze działacze otrzymują tego typu w cudzysłowie zapłatę. Tak powiedział dzisiaj nasz naczelny Tomek Sakiewicz. Co jeszcze powiedział, to za chwilę Państwu zacytuję. Ale jest na... no pan Andrzej Spruszkowa. Kończ się, panie Andrzeju. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze. Miałem nie dzwonić, już odłożyłem i raptem redaktor zadzwonił, że jestem na linii. I proszę pana, nawet bym dzisiaj w ogóle nie dzwonił, ale swoją wypowiedzią pan mnie zmusił do zadzwonienia. Mianowicie chodzi o to, że byłem sprowokowany dzisiaj dyskusją na Polsacie u pani świetnej Gozdyry, w cudzysłowie, i przedstawiciel lewicy zarzucał przedstawicielowi PiS-u, że on jeździ do społeczeństwa, spotyka się, a Kaczyński się chowa. Więc ja chciałem zadać takie retoryczne pytanie. Jak Putin przegra wojnę i powstanie partia już w innym czasie, nowa partia Putina, to będzie ona miała możliwość działania na rynku politycznym, tak jak spadkobiercy tych morderców z PZPR-u?
Przecież oni cały czas nie przyznają się do tego, co zrobili kiedyś. Zmieniają te nazwy, no już nie mówię o partii socjalistycznej, Polskiej Partii Socjalistycznej. Przecież to Piłsudski się w grobie przewraca. Pani Senyszyn. Ale druga sprawa jest taka. Mianowicie... Chodzi tak? mi o te wydarzenia, bo trochę jestem zaskoczony, tak oddechu nie mogę złapać. Chodzi mi o te wydarzenia. Pan komentuje, pokazujecie państwo też rzucanie tymi jajkami czy kamieniami. Ja chciałem zadać takie pytanie. Jak ja miałbym się czuć teraz wśród tej hołoty, skoro mówiłem już panu nieraz, że policja się boi, jak ja bym się znalazł jako zwykły człowiek? I zadaję takie pytanie, oczywiście pan wie, jakie mam poglądy. Po co PiS-owi ta władza, skoro nie może sobie z tym poradzić? Przecież to się nie mieści w głowie. Jak ja bym się znalazł w tym tłumie teraz, to przecież oni by zlinczowali człowieka, skoro policjant nie reaguje na to. I jeszcze mam jedno ostatnie takie słowo. Widziałem dzisiaj u was w stacji pana Mariana Kowalskiego. Mi się zdaje, że to jest człowiek, którego brakuje PiS-owi. On by się przydał do tych debat publicznych z tą hałastrą. I na koniec o sporcie. Wie pan co, słyszę te punktacje medalowe Mistrzostw Świata. Oczywiście jestem wdzięczny, że mogę te nocne emocje mieć. Znowu jak po olimpiadzie jestem wykończony. Całe noce do 5 rano, to jest niemożliwe. Ale chodzi mi o to, czy pan zauważył, że my właściwie się opieramy na tym młocie i na tych niektórych rodzynkach tam pojedynczych. Pan zauważy tylko jedną rzecz. My nie mamy sprintów praktycznie, ani kobiet, ani mężczyzn. My nie mamy skoków, prawda? Tak, i nie mamy długich biegów, gdzie kiedyś Polska słynęła z tego. Także my właściwie się opieramy, my mamy szczęście do tej puli medalowej, tam jeden złoty, trzy srebrne, ale to jest wszystko nic, to jest nic. Jest słabe szkolenie z tego, co widzę ogólne. Może to i dobrze, bo kiedyś mówili, że lepiej się skupić na trzech, czterech porządnych dyscyplinach, jeżeli chodzi na tę olimpiadę, niż pakować pieniądze w ogół w sytuacji, która nie przyniesie konsekwencji. Panie Andrzeju, kochany, sam pan sobie odpowiada. Także to tylko to tyle, bo dokładnie... trochę jestem zaskoczony, tak. Bo już miałem odłożyć i patrzę telefon, ja tak... To żebyśmy tak, że mówię, ale najgorsza to sprawa, podejrzewali o to, najgorsza że to sprawa do pana to wydzwaniają tym, i tak dalej. Nie, ja nie mogę sobie z tym poradzić. Bo to jest tak, że to pan dzwoni, ta technologia łączenia jest taka, że pan dzwoni, a redaktor do pana odzwania, że pan zadzwonił. Ale najpierw to pan musi zadzwonić i się dodzwonić, tak? żeby było jasne dla wszystkich, żeby nie myśleli, tak, ale że... ja dzwoniłem, jeszcze sekundę, ja dzwoniłem... Tak. Ale ja, ale nie, przepraszam. Nieraz jest tak, że redaktor odbiera telefon i dopiero później mi odzwania. A tu dzisiaj było tak, że nie było do mnie w ogóle, nie dodzwoniłem się. Ale jeszcze no panu powiem już na koniec, rzeczywiście sekunda. Wie pan, co mnie żenuje? Nie wiem, czy pan pamięta, bo rzadko kto o tym wspominał. Najbardziej tragiczna wypowiedź to była ministra Waszczykowskiego. Wie pan jaka? Nie zabijajcie nas. Nie zabijajcie nas. Przecież to było żenujące. Wtedy po próbie zabójstwa Kaczyńskiego, pamięta pan? O Cybie, tak, i o zabójstwie Marka Rosiaka. No ale to pan... To takie wie pan, no jak można tak się zrobić? Nie zabijajcie nas, no nie zabijajcie nas, no to wie. Nie czepiałbym się tej wypowiedzi, dlatego że to były słowa wypowiedziane w bardzo szczególnych emocjach. To było zaraz tuż po tym zabójstwie, politycznym zabójstwie przecież. Panie Andrzeju, dobra, bardzo uprzejmie dziękuję, bo nam się czas pierwszy... Tak zabrzmiało mokro. Części. No tak, żeby taka bezradność dziękuję tego przebijała. Bardzo uprzejmie dziękuję. Będę się upierał, że to jest tak z tym dzwonieniem, że trzeba zadzwonić, żeby odzwonili i tak dalej. Proszę państwa, ze sportem pan mówił. No tak, no to jest bardzo smutne, że akurat w tych takich dyscyplinach, no z całym szacunkiem do tego podchodząc, bo przecież to, co zrobiła ta pani doktor w chodzie sportowym, to jest naprawdę wielka, wielka sprawa. No ale w takich dyscyplinach niszowych, no jak chód właśnie, czy jak rzut młotem,
to my jesteśmy dobrzy. Dobrze, że przynajmniej w tym jesteśmy dobrzy, bo gdybyśmy w tym nie byli dobrzy, to już by nas w ogóle nie było. No ale nie oszukujmy się, że te mistrzostwa to była porażka polskiej lekkiej atletyki i tyle. I tak trzeba na to patrzeć i mam nadzieję, że te wnioski będą wyciągnięte, bo szkoda by było tej królowej sportu. My rzeczywiście, tak jak pan to opisał, no, do tej pory byliśmy mocni w sztafetach i jeśli chodzi o skoki w tyczce, tam się coś od czasu do czasu udawało jeszcze zrobić. Przypominam tego Patryka Dobka, medal na olimpiadzie, to też jest coś przecież, tak, na 800. No, tym razem nie wyszło, bardzo nie wyszło. No pewnie będziemy o tym jeszcze rozmawiali. Proszę państwa, krótka przerwa i za chwilę wracamy.